hodujemy i nazywa się ona... No, gdzie moja rufia jest? Jest. Tu gdzie się? Murarka. Tu, to jest moje ulubione zdjęcie. Tu na górze ciekawostka. Akurat tak się tutaj zrobiło, że są razem, więc tu na górze są pszczoły z matką, która ma opalitek. Będziemy o tym mówili później, no chyba, że ktoś mnie spytał to. Natomiast tu na dole jest murareczka, cała w pyłku. A ja już mówię. Murarka. Od czego mam zacząć, jak ja o czmielach mówiłem? Od najprostszych rzeczy. Od wiosny. Od wiosny, dokładnie. Wiosną murarka zimuje w kokonie. Po przepoczwarzeniu, jak już jest imago, czyli owad dorosły, nie wygryza się z kokonu, zimuje w takiej trzcince. Uwaga, tu są w środku murarki. Nie chciałbym tym bardzo trzepać, jak ktoś jest zainteresowany dorosły, to chętnie podam. Masa murarek tu jest w środku. Są też tu. Wiosną wygryzają się, najpierw się wygryzają samce. Mają taką cechę gatunkową, że trzymają się miejsca, w którym się urodziły. Czy inaczej, wygryzły, o tak, bo urodzić to one się rodziły rok wcześniej, ale w miejscu, gdzie się wygryzną wiosną, szukają stanowiska do rozrodu. Jeżeli państwo zadbacie o to, żeby miały to stanowisko, zaraz powiemy jakie, to macie murarki całe życie. Jak nie zadbacie, no to polecam szukać gdzie indziej. I teraz tak, najpierw wygryzają się samce, latają wokół takich trzcin lub miejsc, gdzie zimowały murarki, czekają na samice. Gdzieś po tygodniu, po 10 dniach wygryzają się samice, następuje kopulacja i samice zaczynają pracować, a samce są wolne. Ich się sprawa zakończyła. I teraz tak, samiczki murarki robią w ten sposób. Składają jedno jajeczko, zapas jedzenia, pyłku i zamurowują dziurkę. I w czymś takim jest masa komór i teraz każda samiczka jeszcze pilnuje swojej rurki. Czyli jak wchodzi tutaj, zakłada ostatnią, potem tutaj, tutaj, tutaj. Tu jakbyśmy to teraz rozłupali, to w środku są larwy, które jeszcze rosną, ponieważ to proces był w maju. One w tej chwili przechodzą w imago, są albo w formie poczwarki, albo w formie imago i tak zimują w kokoniku, który jest w środku. Wiosną z tego wychodzą. Czym się charakteryzuje ta murarka i dlaczego ona jest dla nas taka cenna? Wylatuje wiosną przy niskiej temperaturze. Pszczoły jeszcze w tym momencie zimują, murarki już latają. Zapylają wszystkie wczesne kwiaty, jakie mamy w sadach. Następna cecha super ważna, nie żądlą, nie mają żądła. Każda żyje samotnie, więc nie może sobie pozwolić na jakieś tam zachowania agresywne. Ucieka po prostu do swojej dziurki i wkłada jajka, trochę pyłku, zamurowuje jajeczko, pyłeczek, zamurowuje jajeczko, pyłeczek, zamurowuje. A jak to się dzieje, że pierwsze się wykluwają, znaczy wygryzają sam? Myślę, że tu chodzi o temperaturę powietrza. Aha. Bo owady bardzo mają dużą, dużą reakcję na powietrze, nie? Wtedy się wykształca płeć. Dokładnie, coś takiego jest na 100%, że od temperatury zależy płeć, to jest pewne, ale tu ja tego dokładnie nie wiem, bo zależy też od tego, czy samica znosi jajko zapłodnione, czy nie. Aha. To jest jeszcze inna para, że się tak wyrażę, samce są lekko mniejsze, więc jeżeli trafi pewnie do rureczki mniejszej, to znosi niezapłodnione jajeczka. Jeżeli do większej, znosi zapłodnione. To przy pszczołach będziemy o tym mówili, więc nie chciałbym tutaj pogłębiać tego tematu. I teraz zachęcamy wszystkich państwa. Wiązka trzciny powieszona w słonecznym miejscu. Najlepiej około metra, dobrze mówiania? Metra nad ziemią. W słonecznym miejscu i obok kilka kokonów murarki. Państwo, którzy w zeszłym roku o tym posłuchali, są hodowcami największymi teraz w budowie murarek. Wszystkich do tego zachęcamy. No jest to pszczółka naprawdę miła. Moja żona się boi pszczół, ale murarek się przestała bać. Naprawdę. Bzyka sobie lata, wszystkie jabłuszka zapyli, porzeczki, co tam potrzeba jeszcze. I końcem czerwca samica umiera. Zostają tylko te larwy, które są w rurkach. I to wszystko. Teraz jakie rurki? No my korzystamy z trzciny.
tutaj dla próby, żeby dzieci się pobawiły, są rurki, które są za małe dla... No właśnie, średnica jest za mała. Dzieciaki, proszę. To też można wykorzystać jako domek. Wystarczy poukładać te rureczki w czymś takim, wystawić ten med nad ziemią i to wystarczy, bo to wieszamy na druciku, no nie wszędzie jest ładnie, nie? Więc każda forma jest dobra. Ona wykorzystuje każdą dziurkę drewnianą, natomiast bardzo chętnie zasiedla trzcinę, bardzo chętnie. Zasiedla też takie dziurki wywiercone w drewnie, ale no jest to mało wydajne, bo ja próbowałem wiercić, powiem szczerze, że wiertarki tutaj się siadają. Czymś takim. Natomiast inne puste rośliny mniej chętnie. Też zasiedla, ale mniej chętnie. Dobra, już nie mogę.